Dzień dobry! Z tej strony Wolpe, a to jest 11 odcinek z Cywilizacji 4 Caveman to Kosmos. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Moi drodzy, w poprzednim odcinku udało nam się znaleźć jakiś obóz, w którym podzielili się z nami wiedzą o polowaniu. Zatem spójrzmy, co też polowanie jest w stanie nam zapewnić. Daje nam dużo żywności, mamy myśliwych, mamy tutaj łowców głów, brzmi bardzo miło. Mamy tutaj mistrzów myśliwych, mamy tutaj neandertalczykskich myśliwych i mamy łowcę fok. Mamy również skok przez byka. Mamy tutaj kulturę Jivaro. Mamy kulturę Fuegian i tradycje myśliwskie. Różne bonusy do polowań. No i to tyle właściwie, co mamy tutaj. W naszym tutaj miejscu fajnym. Dodatkowo odkrywamy dalej te tereny. A dzisiejszy odcinek chyba będzie troszkę krótszy, około 20-30 minut, tak mi się wydaje. Ale tak myślę. Już z całą resztą to jeszcze zobaczymy, moi drodzy. Tutaj mamy jakąś potyczkę. Udało nam się złapać Glyptodona. Żartujesz. Glyptodona. Zielonego Glyptodona. Niesamowite. Dobra, możemy tworzyć co? Mamy wytwórcę trucizn. Dobra, będziemy sobie produkować trucizny. W sumie czemu nie, jakby to powiedzieć. Mamy wielkiego Glyptodona. Nie wiem, skąd my go mamy w ogóle. Ale bardzo się cieszę z tego powodu. Egipt znowu nas zaczyna chyba powoli gonić, aczkolwiek raczej nic z tym nie zrobi, bo my właśnie zbudowaliśmy kibelek, także już chyba po nich, wiadomo. No i póki co to tyle. Będziemy płynąć do tej kolejnej cywilizacji, która jest tam na południu, obok, razem z Ameryką prawdopodobnie. Coś tam nam spłonęło ostatnio. Staramy się teraz budować budynki. Różnego rodzaju. Możemy właśnie ten skok przez byka, co daje nam mnóstwo żywności. Dlatego też od tego zaczniemy. Mamy sowę. No już większość zwierząt mimo wszystko jest upolowanych. Może oprócz takich największych, najdzikszych. No właśnie, różnego rodzaju borsuki, sowy i tak dalej to mamy na co dzień. Więc nie robi to zbytnio wrażenia. Zróbmy sobie właśnie kolejne opium. Tutaj mamy sępa, czegoś takiego właśnie jeszcze nie mamy, więc to prowadzimy natychmiast. Bardzo się cieszę, że złapaliśmy wtedy tego węża, bo jak widzicie mamy teraz trucizny. No trucizny nie brzmią, znaczy jakoś tak super wesoło, jakoś tak super potrzebnie, ale w sumie czemu nie? Zawsze dobrze jest zbudować więcej niż mniej czy coś. Także uważam, że to dobry pomysł i dobra sprawa. No i póki co się rozwijamy. Jesteśmy w ogóle cywilizacją, chyba nasz kontynent jest bardzo wysunięty na północy. Tak mi się wydaje przynajmniej. O, mój... Żartujesz. Dobra, mamy plemienizm, to jest ważne. I mamy tutaj tribe. Co ty robisz? Czy to pozwala mi zakładać miasta? Zobaczymy. Mamy Monte Verde. Możemy robić totem, ale to potrzebujemy chyba jakiejś kultury. Mamy tutaj hale wioski. Mamy malarię. Super, brzmi świetnie. I mamy jeszcze jakąś gorączkę w ogóle. Także super. Niekwestionowana obedience to jest posłuszeństwo. I mamy tribal. To jest chyba civic. Zobaczymy. Tak, zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Milicja, religia, tak. Społeczeństwo jest prymitywne, teraz będzie plemienne. Czyli relacje krwi są najbardziej ważne, klany są formowane. No i właśnie to się zmienia. Czy daje nam to coś bardzo dobrego? Oj, chyba nie. Chyba właśnie będzie... Może to być trochę problem. Mamy turę rewolucji. Weźmy slash and burn, czyli zabij i spal. To brzmi dobrze. Mamy jedną turę anarchii, także wszyscy chyba są zadowoleni.
Tak więc w państwie raczej nic się nie będzie działo w czasie tej anarchii. No właśnie, wszystko jest wydłużone ekstremalnie. No właśnie. Aczkolwiek już za jedną turę powinno się to zakończyć. No i się zakończyło. Ci enforcerzy zostaną ulepszenie. Chociaż chyba w sumie dostali złe ulepszenie. Dobra. Oj, złapaliśmy znowu Glyptodona. I teraz możemy złapać chyba jakiegoś grizzly tutaj groźnego. Tak, grizzly został zabity. Całe szczęście. I robimy ten skok przez byka, który da nam bardzo dużo żywności i dużo bonusów. Tomasz tutaj już wypoczął w całej swojej okazałości. Mamy tego Glyptodona, więc go wysyłamy również, bo tamtego straciliśmy na rzecz jakiegoś dzikiego niedźwiedzia. Ou, no i Hatshepsut założyła Memphis, tak więc Egipt założył drugie miasto. Czy to znaczy, że my też możemy? Kurczę, tak mi się wydaje, że plemię możemy wysłać i założyć nowe miasto. Ale to by było mocne. Dobra, spróbujmy. Dajmy opowieść. Tego borsuka również wysyłamy. No, wysyłaj się. No i polujemy dalej, ale czy faktycznie będziemy mogli założyć drugie miasto? To by było coś niesamowitego. Ale to się jeszcze okaże oczywiście. Dobra, liski Wolpe czekają. A, u, e. U, he. Jak widzicie, to plemię się bardzo długo buduje. Wymaga naprawdę sporo czasu do zbudowania. I mamy nową cywilizację. Jest to niejaki Ludwik XIV z Francji. Jest on przemysłowcem, jest kreatywny, jest ekscesywny. Witam, jestem Louis XIV. Monarcha absolutny potężnej Francji. I niekwestionowanie najprzystojniejszy i najlepiej ubrany władca w historii wszechświata. Czy nie zechciałbyś się nie zgodzisz się? No cóż, trzeba przyznać, jest całkiem w pytkę, gościu. Bardzo fajnie, bardzo witamy. I widzicie, Francja jest naprawdę potężna. Prawdopodobnie właśnie przez odzienie Ludwika XIV i jego fryzurę. Właśnie to sprawia, że Francja jest tak potężna, ponieważ jest ona druga najpotężniejsza wśród obecnie znanych nam cywilizacji na świecie. To jest ciekawe. I mamy największe cywilizacje na świecie, jesteśmy na drugim miejscu, tak więc jesteśmy prawie najwięksi, ale jednak nie. Pewnie pierwsza jest Rosja. Jak zwykle. Nieważne. Dobra, plemię za 4 tury, czekamy zatem. Tak, to chyba pozwoli nam założyć drugie miasto, jestem prawie pewien już, jak na to patrzę, to jestem pewien. Jezu, ale to będą cyrki. O, widzę, że w Australii wybuchają pożary. Ha. I mamy slash and burn tactic, czyli możemy palić miasta, znaczy palić zbiory i palić lasy. Świetnie. Teraz zrobimy sobie budowanie łodzi. Albo matmę. Nie, dobra, co ja gadam, budowanie łodzi. Matmy nie tykamy. Ten świat będzie wolny od matematyki. Chociaż ten. Okej. Okay. Udało nam się właśnie zbudować to plemię. Żadnych cudaków nie możemy zrobić. Zróbmy sobie te hale wioski może. No, to brzmi dobrze. Jest spoko. Mhm. I mamy... Co my tu mamy? Mamy borsuka, którym możemy dodać opowieść. Mamy sępa. I możemy tworzyć ptasi taniec. Dobra, to brzmi najlepiej. Ze wszystkich. Ptasi taniec, świetnie. No i mamy to plemię, które może założyć miasto. Aha, i to mi pokazuje, gdzie mi poleca założyć miasto. Znaczy, mógłbym założyć tu, tak, bo jest pokazane, ale widzę, że gra poleca mi założyć bądź też tu na zachodzie.
Bądźcie też tutaj na wschodzie, właśnie na tym obsydianie. Prawdopodobnie tak, abym miał go dostępnego. I wiecie co? To nie jest głupi pomysł, żeby tutaj założyć na zachodzie miasto. Tutaj uważam, że to jest trochę gorszy pomysł. Znaczy tutaj byśmy mieli herbatę, ale tu byśmy mieli obsydian, który może być bardzo, bardzo istotny. No fuck, ciężko zdecydować. Albo tu właśnie. Wiecie co, pójdźmy sobie na razie na południe i faktycznie zbudujmy sobie miasto tam. A potem ewentualnie zbudujemy jeszcze jedno. Bo to chyba nie ma problemu teraz. Teraz już chyba pójdzie z górki z tymi miastami. Tak mi się wydaje, że raczej już nic nam na przeszkodzie tutaj nie stoi. Mhm. No i może być ciekawie. Fajnie, fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Że wreszcie mamy możliwość. Co by tu mamy? Ludwik XIV zaakceptował barter, świetnie. No i to tyle w sumie. W Australii coś się dzieje? W Canberrze? Canberra ma 5 obywateli. Tyle co ja, tylko że ja mam 34 tury wzrost, tak więc to dość ważne. Bardzo mnie to cieszy. No i polujemy sobie dalej. Na spokojnie, bez problemu. No chociaż Francja rośnie w siłę, muszę przyznać. Wielki generał Douglas MacArthur się gdzieś urodził. Śmiesznie. Kolejne orły są nasze. O, to właściwie typowe. Możemy zrobić standardy dla... Możemy stworzyć mit Glyptodona albo... Coś dla robotników, jakaś maskotka. Dobra, Glyptodon może być maskotką dla robotników. Mi to pasi. W sumie, bez różnicy. Aha, i co? I teraz nie przejdziemy? Nie, dobra. No to musimy eksplorować automatycznie już tym Tomaszem. Tomasz i tak się spisał. Tutaj zresztą też te tratwy się spisały. Udało im się znaleźć całkiem sporo terenu. O, także bardzo mnie to cieszy. Tymczasem tu weźmiemy sobie... No właśnie, co sobie weźmiemy? Zbieraczy chyba, ze dwóch. Albo kolejne plemię, co? Czekajcie. Tribal, halo? A nie, bo było, że tylko jednego możemy budować. O fuck, to czekajcie. To jednak trzeba się zastanowić, czy to na pewno... Mielibyśmy tak, mielibyśmy herbatę. Mielibyśmy te tutaj... Jakieś muszle. I to tyle. Nie lepiej by było założyć tutaj? No, jestem prawie pewien, że byłoby lepiej. Tutaj bardziej na południe o jedną kratkę. Tak mi się wydaje. To by było nad morzem. Bylibyśmy blisko Holandii. O, właśnie tu. Wydaje mi się to dobry pomysł. Mam nadzieję, że mam rację. No ale dobra, myślę, że spróbujmy. No, ważne, że miasto nad morzem powstanie. No bo koło tego obsydianu to jeszcze nie jestem pewien. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Czekajcie, którą mamy minutę? 14 dopiero, nie, to... Bez szans, wypadałoby podjąć jakąś decyzję. Zbuduj infrastrukturę, ty. A ty druga. Kupko. Tu jest. Ty, do tych cytrusów trzeba iść. To co, budujemy? No zbudujmy. I będzie to Szanghaj. Tak więc nasze nowe
zupełnie świeżutkie miasto, w którym możemy zbudować pałac. To sprawia, że to będzie stolica. Aha, dobra. Nieważne. Bo może nie. Mamy bardzo dużo budynków. Zaczniemy sobie od tych najtańszych, czyli od samca alfa. Umarli nam... O, umarli nam tam ludzie niestety. No i co teraz? Teraz do... No dobra, no mamy dwa miasta, świetnie. Połączyłeś twoje pierwsze miasto ze stolicą. Nam dzielić surowce. Aha, dobra, założone teraz. No jak widzicie, Pekin ma znacznie lepsze statystyki niż Szanghaj póki co. Nie ma zatem co się dziwić w ogóle. Za to w Australii urodził się wielki myśliwy. Okej. Okay. No. No to dobrze, że jest połączone, chociaż tyle. Mam nadzieję, że ktoś broni tego miasta, tak szczerze. Dobra, ale tutaj już nie będziemy aż tak, że tak powiem, naciskać, żeby to miasto było jakieś bardzo ulepszone. Poluj. I zaraz po tym stosie pogrzebowym sprawdzimy sobie, czy możemy zbudować jeszcze jedno plemię. Jeśli tak, to git. Jeśli nie, to nie git. Możemy! O! No! To co za problem, panie dzieju. Dobra, zbudujmy sobie tych atlatlutlów. Ty tu stój, będziesz strzec tego miejsca. Musisz tak troszkę. Zbieracz. Zbieraj mi tu. No, obóz zbieracza, tak? No. I będziemy mieli zaraz budowanie łodzi. Przy czym zabiliśmy też i gołębia. Bardzo ważny ruch na drodze do rozwoju naszej cywilizacji. No i mamy właśnie kanu i kajaki mamy. Neandertalskie też kanu i kajaki. Mamy port rzeczny. Oczywiście to wymaga rzeczy. Rzeki. A rzeki nie mamy. Budowniczego kanu. To chyba jesteśmy w stanie zrobić. Jakieś starożytne fale. No i troszkę bonus do żywności, ale nie za bardzo. Dobra, weźmy sobie teraz bronię z obsydianu może. Właśnie zbudujmy sobie to plemię kolejne. A tutaj zbudujmy samicę alfa. Dobra, i nasz atlat lista niech pójdzie tam w miejsce, w które sobie upatrzyliśmy na nowe zupełnie miejsce, że tak powiem. Dobra, jaszczurka zabita. Może teraz właśnie będziemy kierować tam do Szanghaju te nowe budowle i tak dalej. No zanim ten Szanghaj w ogóle się rozwinie, to minie 100 lat chyba. Ale dobrze. No ja bym chciał pozakładać dużo miast właściwie. Bo mamy czas, akurat będziemy mieli czas. Właśnie ten skunks może niech idzie właśnie do Szanghaju. A ci kupcy może coś są w stanie zrobić. O, oh, come on. Niech on idzie do Szanghaju, może tamtąd coś zrobi. Albo ty coś zrobisz tam w mieście. Nie wiem szczerze mówiąc. Ta Holandia jest słaba, kurczę. No nie, no dobrze, no niech będzie. Dobra, dół na żywność czy coś innego? Może coś innego. Haremy, o, to jest dobre. Haremy są dobre. Dobra, mamy tutaj tych atlatlistów. I atakujemy niedźwiedzia. A właśnie, ci atlatliści niech zabiją tego. O, urodził nam się... Wielki generał, jest to Chimal Popoka, witamy, który żył normalnie w latach 1397-27, tak więc żył króciutko. Był trzecim królem Tenochtitlan i został wyniesiony na tron w wieku 20 lat. Tenochtitlan był tributariuszem
Tepneku. I który był rządzony przez jego dziadka. Okej. Okay. To trochę skomplikowane, ale spoko. I właśnie mamy wielkiego generała, który może stworzyć właśnie tradycję myśliwych. Bądź też może... Dobra, niech on stworzy te tradycje myśliwych. Także dzięki, Chimal Popoka. Przydasz się do czegoś. Z pewnością. Nie wiem, możemy to Harry Food zrobić, ale to tyle. Nie widzę tutaj sensu jednakże. Nie wiem, o co z tym chodzi. Naprawdę nie wiem. No dobra, no. No dobrze, jak to mówię. Mamy w takim razie dostęp do herbaty. Tak, pracują na tej herbacie. Ta herbata jest dość bogata. Super. No i robimy ten obsydian cały czas. Staramy się zrobić. A tutaj zróbmy ten dół na żywność, no dobrze. I tutaj się brońmy, bo plemię za 3 tury, więc właśnie na nie poczekamy sobie wesoło. Tak, erupcja wulkanu, to tam srata tata. No i mam nadzieję, że będziemy też mieli te tutaj kokoski. Do tego te mureksy, to są jakieś takie, no nie wiem, jakieś takie dziwne rzeczy. Roosevelt przyjął barter, świetnie. A Wilhelm stał się tribalem. O nie. Dobra. Mamy bronię z obsydianu. Mamy tutaj, o Boże, mamy bardzo dużo. Mamy tak, wojowników jaguarów, holkanów, olmeckich wojowników orłów, mamy wojowników pioruna, mamy biegaczy z kojotów, mamy właśnie maczugi z obsydianu, włócznie z obsydianu, topory z obsydianu, miecze z obsydianu, o, to brzmi fajnie, płachik, to wymaga kultury mixtek, tlatliko wojenny kapłan, Tlaxcalet Warrior. Neandertalczycy, do tego łowcy głów z Nazca i jakiś tutaj gość na jakimś leniwcu. Mamy dużo kultur. Kultura aztecka, Majów, Tolteków, Zapoteków, Nazca, Mixteków, Tlatilco i Tlaxcalteków. Dokładnie, moi drodzy. Nie mylicie się. A i budujemy ulepszenie 25% szybciej. Świetnie. Budujmy tę artmetykę. Kiedyś trzeba. Dobra. I zróbmy zbieracza krzemienia, który chyba się spalił, bo nie wiem czemu go nie mamy. O! Możemy conduct a trade mission. To gdybym cię wysłał tu... dobra. Aha, dobra, czyli to nieważne, gdzie stworzymy mit, bo on i tak już będzie gdzieś tam. Świetnie, no więc tak to działa. Dobra, i co, będziemy mogli założyć tutaj miasto? Mi polecają, tak? Nie, w sumie nie wiem, gdzie mi polecają. Polecacie mi gdzieś? No tu brzmi dobrze, bo tu byśmy mieli cytrusy. Ale najlepiej tu, nie tu. Tu będzie najlepiej. A czemu tylko tam mogę? Nie no, tam też chyba mogę. Nie, bo tu jest ten... A, tu jest ten starożytny las. Dobra, to nie... To nie bardzo widzę. Chyba, że na północ pójdziemy. Z kolei tu na przykład. Po te przyprawy i po te owce. Możemy też założyć miasto tutaj. Będziemy mieli wtedy to opium plus jakieś klejnoty, plus jakieś krabąszcze, plus jakiś bursztyn. Ojej, jest tyle kierunków do zrobienia.
Bardzo dużo. Bardzo dużo, ale dobra. Może faktycznie tutaj się osiedlmy na początek. Tu może nawet. A, czekajcie, tak żeby najwięcej wyłapać. Jakbyśmy osiedlili się tu, mielibyśmy... Właśnie, ale to jest ten tin or. A, dałoby się na przykład tu. O, tu będzie idealnie. Tu będzie idealnie nad tym jeziorem. Tak myślę. A w myśleniu jestem kiepski. Dobra. Ej, czemu nagle mogę budować aż tak dużo rzeczy? Monument. Wytwarzacz kamieni. Co się stało? Czy mi to wszystko spłonęło? Nie wiem. Ale zróbmy, bo to tylko jedną turę trwa, więc w sumie czemu by nie? Czemu by nie, moi drodzy? Świetnie. Teraz zróbmy sobie pomnik. Bo czemu nie? Pomnik prawdopodobnie właśnie Kui Xin Huanga. A nawet dostaję trochę złota, że dużo produkcji, tak? Okej, okay, rozumiem. A nie, bo mamy ten obsy... Jak to wygląda? Ej, Ciulato, pokaż mi to. No, zróbmy tę palisadę, ale poza tym to... O, Mit Feniksa... Właśnie, Feather Worker. Zróbcie mi tu tego zbieracza piór. No. No i w takim... W takiej zasadzie, moi drodzy, to my będziemy teraz nawalać tych miast jak chorzy, no. Tylko nie wiem, czy to aby nie sprawi, że gra będzie niezbalansowana jak cholera. Ale to się jeszcze zobaczy, to się jeszcze zobaczy. W takim razie. Bo póki co jest dobrze. No bo my możemy, nie możemy nowego tribala. Nie możemy. Możemy za to nowych tych mistrzów miecza obsydianowych. Może jakiś budynek? Na przykład ten Flint Knapper. Albo wytwarzacz kanu. O, to brzmi dobrze. No i tu zakładamy miasto. Guangzhou. Świetnie. I robimy tutaj oczywiście faceta alfa. No i od razu budujemy tutaj jakieś różnego rodzaju domy. I tak dalej. Aha, i musimy chyba zbudować drogę tam, tak mi się wydaje. Nie buduje się droga? No, te drogi to się budują bardzo długo. Właściwie. W Ameryce wybucha pożar. No, straszne. No. Ale moi drodzy, póki co będziemy kończyć. Dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Od następnego odcinka już chyba będę czytał wszystkie komentarze, bo już wszystko będzie działać i już powinienem być w domu. Także w następnym odcinku odpowiem na wszystkie wasze komentarze. Póki co dzięki wam śliczne za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć. Pa, pa.